Cześć, witajcie w Biforze. Dzisiaj będziemy rozmawiali o imprezie w stylu fashion. Panowie, jeśli chodzi o drinki, co jest modne? Może kolega tutaj zacznie. Drinki, jeżeli chodzi o modę, no to przede wszystkim Cosmopolitan. Znany z serialu... Seks w Wielkim Mieście, dokładnie. Carrie Bradshaw, która promowała w szczególności tego drinka. Piła go na różnych pokazach mody. Kolega właśnie zaczyna przygotowywać ten koktajl. Oczywiście bezalkoholowy. Będzie to, że tak powiem, podobieństwo Kosmopolitana. Nie będzie to dosadny Kosmopolitan. Znaczy lekki plagiat będzie, no bo wiadomo, że to jest bezalkoholowe. Ale trzeba też zaznaczyć, że na przykład taka osoba jak Madonna bardzo mocno promowała i bardzo się też mocno przyczyniła do tego, że wśród szczególnie singli młodych osób, tak jak zresztą to Seks w Wielkim Mieście było, stało się to bardzo, ale to bardzo popularne. Dobrze, to jak to wygląda? Znaczy w oryginale może to zaprzestamy, jeśli ktoś będzie miał chęć, to myślę, że źródłowo dojdzie do tego w internecie, a nasza taka propozycja w tym momencie, oczywiście szkło koktajlowe. To jest ważne, żeby było ładne, nazwijmy tak, to, no, i jest to. Jest to myślę, że klasyczne szkło, do tego właśnie szczególnie na bankiety, na coś, co można celebrować. I no, zresztą myślę, że sam kształt jest tego, mówi za siebie, pełna elegancja, także bardzo, bardzo pyszne rzeczy się w tym podaje. Teraz sobie tutaj wdajemy troszeczkę. Teraz Kosmopolitan, ale mam nadzieję, że później mnie dopuścicie. Tak, oczywiście. Dzisiaj coś zrobimy. Dzisiaj coś zrobię, proszę Państwa. Dzisiaj ja także będę miała swój udział. Niespodzianka. Oczywiście, że tak. Sobie tutaj. Oczywiście to jest nasza propozycja, także tutaj osoby, które będą i znają, jak się robi oryginalne Kosmopolitan, także proszę nie brać tego pod uwagę. Ale zrobimy coś, co będzie pyszne. To będzie bardzo przypominało Kosmopolitana przede wszystkim. Zresztą oczywiście no Kosmopolitan myślę, że przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się kojarzy z czymś, co jest trendy. Oczywiście jest wiele innych rzeczy, które tak naprawdę wskazują na to i są nieodłącznym elementem mody. Zbliża się Sylwester, także też tutaj coś mam na myśli. Tak, dokładnie. Nasz program sylwestrowy dopiero będzie, podejrzewam, w takim razie. No, będzie Sylwestra na pewno coś wymyślimy szczególnego. Tutaj jeszcze zakwasimy sobie. Fajne urządzenie. Tak, to jest taki, żeby nie brudzić sobie rączek, tak, żeby zachować estetyki. Zobaczcie. Nazwa tego urządzenia jeszcze... Squeezer, poprawna nazwa. Dokładnie. A to już jak wcześniej zacząłem, oczywiście tutaj mowa o innych rzeczach typu szampan, wina, bo to w tej chwili 2012 to jest ten szczególny trend. Gdzie ludzie zaczynają pić szczególnie te różowe wina, czyli delikatne, jest to też związane oczywiście z jedzeniem. Także uciekamy już od tych ciężkich rzeczy. Wiadomo, że moda się kojarzy z czymś, co jest idealne, tak? Figura. Wiadomo, no, co najważniejsze, prezentowanie rzeczy, tak? Z nowej kolekcji. Ta powiedzmy dieta typu ryby, coś delikatnego, sałatki, dobrze, różowe łączy wino. Się właśnie z no, myślę, że bardzo dobrze się prowadzi. O, tutaj już zaczynamy to wlewać. Zrobimy sobie inaczej. Ja tutaj sobie utnę troszeczkę skórki z cytryny. Troszeczkę tutaj wyfiletuję, znaczy pozbawię jej tej białej części od wewnątrz. Ona ma najwięcej goryczy. I ją zaromatyzuję, tak? Czyli tutaj są olejki eteryczne. O, było widać, jak tutaj się to wszystko ładnie... To jeszcze możemy tutaj podtykać, prawda? Żeby jeszcze przy kontakcie od razu pierwszym było to bardzo mocno wyczuwalne. Ja sobie to wrzucę. Nie ma tutaj, specjalnego garniszu, ale tak to powinno wyglądać. I naprawdę jest to bardzo skuteczne.
Także takiego drinka już mogę. To może ja dzisiaj na razie nie będę smakowała, bo teraz chciałabym. Ale nie, spróbować trzeba. Dobra. Ale wiesz jak to jest. Zdegustować, dokładnie. Może on nie będzie typowo słodki, ale jako pierwowzór no, też nie jest typowo słodki. To na później. To na później. A teraz zabieram się do roboty. A. Co dzisiaj dla mnie? Słuchaj, no mamy co? Żeby tutaj jeszcze ci pokazać, z czego nie korzystaliśmy. Mamy kiwi. Co możemy wybrać? Mamy tutaj sok bananowy, mamy syrop gruszkowy i mamy syrop z wiśni, tak. To może gruszkowy. Tu jeszcze są inne syropy, które też można użyć. Więc syrop zielone jabłko. Piotr, co jeszcze dodamy do tej gruszki? Tak, żebyśmy wszyscy go wspólnie zrobili. Ja myślę, że zielone jabłko będzie idealne. Dobra, pasować. To mamy tak. Mamy tutaj gruszeczkę. To jest moja propozycja. Kwaśne zielone jabłuszko. To są jakiś soczek. Bananowy, mango. Bananowy. Bananowy, dobra. Okej. Okay. To już weź, Piotruś. Ja schłodzę szkiełko. Albo nie. O, Julia, ty schłodzisz szkiełko. Proszę bardzo. Dobra. To znaczy nabierzesz lodu, tak, żeby pokryć tą całą powierzchnię. To jeszcze jestem w stanie zrobić. Ja sobie to już odłożę. Dobra. Jest. Jest. Idealnie. Dobra, no szkiełko sobie tutaj odstawimy na serweteczkę. No, oczywiście. Wszystko jest perfekcyjnie. Proszę bardzo, odkładamy. Nie za górę, nie łapiemy. Pierwszy błąd. Generalnie pierwszy się mówi, błąd. Ale tutaj jesteśmy w rodzinnym gronie, także nikt. Nie podajemy to do nikogo obcego, tak? Dokładnie. Więc niech to zostanie. Dobra, to co? Jutruś. Wchodzimy, shaker. Dokładnie. Oczywiście. Ja tego wcześniej nie zrobiłem, ale też pamiętajmy o tym, że to nie jest konkurs barmański, także tam proszę też być wyrozumiałym. Bardziej chodzi tutaj o ideę tego wszystkiego. Słuchaj, jeśli chodzi o tą modę, to jest bardzo w tym świecie jest tak zwane drinki dietetyczne, czyli jak najmniej kalorii. Są zresztą specjalizujące się firmy, które czasami nawet mieszczą się w jakimś dużym fitnessie, tak? I one specjalnie ci na przykład są w stanie na cały miesiąc skomponować dietę. Czy to właśnie na zasadzie, co można pić, co można jeść i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale się trochę rozgadaliśmy. Okej. Czyli tak, zaczynamy od syropu. Na swojej robocie dzisiaj. Od syropu. Od syropu. Tak, tutaj kolega jednak chce klasycznie podejść do sprawy. Czyli tak, powinno być prawidłowo. Proszę cię bardzo. Julia, ty wlejesz. Już momencik. Nie wiem, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Coś wyjdzie na pewno. Nie za dużo, syropy dokładnie. Są słodkie, także trzeba uważać, żeby nie. Tu masz podziałkę wydawkować. Wewnętrzną, jest cechowana. I 10, myślę, mililitrów. Przelałam. To wszystkiego nie wlewaj. To jest kwaśne jabłko. Mogę upić. Możesz upić, ale to... Lepiej wlać. Dobra, lepiej wlać. Dobra. Jest okej? Okay. Okay. To sobie to odstawimy. Tutaj nam następnym pęknie. Składnikiem jest banan. Tak, dokładnie. Słuchaj, jak będziemy chcieli, to jeszcze na koniec to, co kolega zrobi, możemy to jeszcze jakąś czerwienią dopełnić, żeby była równowaga. Nie wiem, co o tym sądzisz. No myślę... Sądzę, że słuchaj, tak mamy zrobić. Do wyboru żurawinkę? Żurawinę. Żurawinka, dobra. Będzie żurawinka. Okej. Okay. Soczek mamy wlane. Trzy składniki. Czemu, może Julia będzie chciała przygotować? Dokładnie. Trzy palce. To może pokaż od razu. Ja może pokażę. Tu, proszę, tak? Trzy palce. Se pod. O. Tak, o. Łap się tak wystawiasz. O tak jakbyś chciała pokazać dłoń. No. Kładziemy na tej na. Taką strzykawkę robisz. Dokładnie. Kładziemy tutaj. O. To jest tak jak tuk, jakbyś chciała coś złapać. Czyli tu sobie łapiesz i tu przytrzymujesz. Tu paluszek i tu. Pa. Uwaga! I pach. Mocniej. To nie jest wam powiem. Nie jest to proste. Bo boję się o biżuterię, wiesz? Ale jak na pierwszy raz idealnie. To, słuchaj, Jarek. Najważniejsze, żeby się tym bawić, tak? Dokładnie. Shaker ładnie wygląda. Dobra. Tu już wymieszaliśmy odpowiednio. Już
szkiełko mamy schłodzone. Dzisiaj, mili Państwo, naprawdę to jest na zasadzie zabawy, także w domu tak samo róbcie. To może wiadomo, nasza prowadząca naleje. Tak, program serii możecie to zrobić w domu. Tu przytrzymaj, żeby się nie wypadło. I przytrzymaj sobie to szkiełko drugą łapcią. O, tak. O, idealnie. I teraz sobie wlewasz to co. Jak widać, kolorek nam wyszedł bardzo ładny. O, oczywiście. Do wszystko, żeby kropli. Tam, broń Boże, nic nie zostało. Dokładnie. Dobra, gotowe. I co? I teraz? Szekier zabieramy. To twoja żurawinka. Mhm. I bezpośrednio, no i tak, żeby tutaj sobie zabarwić te dno. Taki delikatny dasz. Trzymasz. O! Oczywiście przelałam. Nie, jest okej. Nic się nie stało. Drink bardzo ładnie się komponuje. Taki trochę Halloweenowi się zrobił, słuchajcie. Jeszcze go może trochę. Może do Halloween jeszcze daleko. I tutaj taki jeszcze kolega będzie aromatyzował. Taki zest z pomarańcza. Dokładnie. Też go wrzucimy. O. I to jest następny z kolekcji koktajli bezalkoholowych w koktajlówce. Także śmiało bawić się, śmiało próbować. Jak widzicie, naprawdę to nie jest trudne. Wystarczy sobie kupić parę rzeczy i można bardzo dobrą zrobić sobie zabawę. To co, kolejny drink to posmakowanie. Oczywiście jak zwykle będziemy teraz je próbowali, a Was zapraszam na materiał z freestyle'owych pokazów snowboarderskich, nazwijmy to, ponieważ jak wiecie, zaczyna się sezon na otwarcie sezonu snowboardowego w klubach, także dzisiaj już pierwszy w klubie Baker Street. Zobaczcie materiał, a po przerwie rozmowa z DJ-em Hanem.